Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kartki, więc znowu będzie szybki film. Kartkę robiłam na wyzwanie Lemoncraft na tą pracę z ich moodboardem. I tak trochę tutaj mi, jakby to powiedzieć, nie wyszło ze względu na to, że tu miał być napis czarny na czarnym tle z dymą, więc tam miał być ten akcent czarny, który właśnie w tej palecie był. Ja Wam tutaj teraz wrzucę, jak ta paleta wyglądała. No więc napis miał być czarny, ale dymo mi się zepsuło, więc musiałam kombinować. Jedyny napis, który mi się tutaj zmieścił, to był właśnie ten malutki napis w dniu ślubu, który mam od chyba fabryki Weny. Oj, ostrość, ostrość, chodź tu. Od fabryki Weny. Ale no nie chciałam, żeby on był tam tak płasko z tyłu, więc znalazłam serduszko. Myślałam, że znajdę dwa, no ale znalazłam tylko jedno. Znaczy, znalazłam dwa, ale tej wielkości to nie pasowały za bardzo. Serduszka od Kraftuli. No i tak trochę to tutaj podniosłam, żeby, wiecie, nie chciałam, żeby było, więc jest tak, o, tak mega w powietrzu. Dlaczego nie chciałam, żeby było płasko? Wykorzystałam pierwszy raz kwiaty, które są kwiatami materiałowymi, ale tymi takimi, wiecie, gotowymi. Ja mam ich dosyć sporo, bo ich w ogóle sobie kupiłam więcej. Porobiłam sobie taki, taki w koszyczku, taki strojko, no ozdobę generalnie. Tutaj mi się nie zmieści w kadrze, więc nie pokażę Wam w całości. I wziąłem też właśnie tych różowych kwiatków trochę, ale jednak w wersji białej podoba mi się bardziej, więc te różowe wykorzystam chyba jakoś tutaj na kartkach. Ale one są takie bardzo, bardzo przestrzenne i takie odstające, więc one do takich płaskich kompozycji, żeby na przykład, nie wiem, tylko z wycinankami, no to nie ma szans, nie? Więc tutaj i jak tekturki dawałam, to też taki pod takim kątem, żeby to tak trochę przestrzenności tutaj nadało, bo to byłoby, wiecie, tak płasko, płasko kartka i nagle bach, nie? Kwiatki wielkie. Więc chciałam tu tak trochę tej przestrzenności nadać. Myślę, że mi się udało. Kartka w moodboardzie, ale no przez to mówię, przez to, że chciałam tu jeszcze ten czarny dać. Nie chciałam tak typowego czarnego wykorzystywać w papierach. Po pierwsze, dlatego, że ja nie mam takich nawet chyba papierów. Mam czarny blok zwykły, który myślałam nawet, że sobie, wiecie, pogniotę, wyprasuję, on będzie podobnie wyglądał jak te papiery z Lemoncraft, ale nie pasowało mi to. Więc postawiłam na tą drugą część moodboardu, czyli tam był taki, gdzie ja to mam? Taki sweterkowy wzór. Ja znalazłam tylko taki z papierów Lemoncraft, bo kiedyś w wyzwaniach Lemoncraft nie trzeba było wykorzystywać ich papierów, a teraz tam mają, że wykonaj dowolną pracę z papierów Lemoncraft. No więc do wyzwań Lemoncraft trzeba wykorzystywać ich papiery. No mam ich tam dosyć trochę, ale sweterka jako takiego w ogóle nie umiałam znaleźć. Znalazłam tylko w świątecznej kolekcji tej tegorocznej taki sweterek, więc on tutaj u mnie zagrał jako tło. No. I w ogóle jest też miszmasz totalny, bo papiery, w których użyłam, to były te papiery Raspberry Garden, bo ja nie mam, jak mówiłam, tej najnowszej kolekcji. Kupiłam sobie tylko Hope, no bo to już by było za dużo. Chociaż, no nie powiem, ta różowa też mi się podoba, no ale tych takich różowych mam trochę, więc no, zresztą niebieskich też mam trochę, ale niebieski lubię chyba bardziej niż różowy. Więc wykorzystałam już tutaj dwóch papierów i jeszcze to jest w ogóle, próbowałam znaleźć jakieś pary, nawet nie tyle, że pary młodej, ale grafiki jakiejś kobiety, bo na początku myślałam, że to będzie kartka taka typowo kobieca, urodzinowa na przykład, nie? Jak sobie te kwiatki tam wybierałam, ale później nie umiałam znaleźć takiej żadnej grafiki, jedyne grafiki, które miałam, które pasowały, to były te dziecięce, a no tutaj no nie chciałam, żeby ta kartka była dziecięca. Więc postawiłam na ślubną. Myślę, że się przyda w tym roku. No, nie mam za bardzo takich ślubnych kartek od ręki, więc już tutaj jedną będę miała. No więc znalazłam tą kolekcję. Ona jest Sunny Love, jakoś tak. Tu dostałam tylko okładkę od Asi jako gratis do zamówienia. Bo we wszystkich tych, które mam, to panowie mają garnitury takie w niebieski wpadające. A tu chciałam właśnie czarny, bo miał nawiązywać do tego napisu. Ja Wam w ogóle coś pokażę. Bo tu mam do innej pracy napis, który mam przygotowany. Więc miało tutaj nie być tego napisu. Miało nie być tego serduszka w ogóle. Miał być na tekturce napis na tym czarnym tle. No myślę, żeby tak trochę pazura nadał tej kartce. To wyszło tak delikatniej. No, wyszło jak wyszło, nie? Ale jestem zadowolona, ogólnie z efektu jestem zadowolona, na tyle tylko, że on do tego moodboardu teraz tak średnio pasuje.
No ale moodboard powinien nas inspirować chyba, nie? Więc nie, że wszystkie wytyczne, tylko inspirować, więc ja tutaj zainspirowałam się właśnie tym kolorem różowym, sweterkiem i takim, o, i takim romantyzmem tutaj powiało trochę. Więc no, więc w kompozycji poza tym, poza papierami, papiery są oczywiście tutaj, wiecie, radełkiem i jedna i druga warstwa przejechana. Mnóstwo tam jest w ogóle w tej kompozycji, oczywiście się dzieje, bo wiecie, chciałam dodawać tych warstw, żeby kwiatkom dorównać. Tutaj mam właśnie tekturkę z Craft Uli i tekturkę z fabryki Weny, a te habaśki teksturkowe też są chyba z Craft Uli. Więc mam tutaj na spodzie, trochę zepsułam, bo miałam na spód dać w ogóle plastiki, chociaż czy ja wiem, czy tak zepsułam, one też aż teraz nadały przestrzenności, więc tam są wycinanki właśnie z papierów te kwiatowe. Są jakieś koronkowych trochę tam, no, jakichś listków, kwiatków, takie dodatki. Oczywiście moje niezawodne plastiki. Ja lubię te plastikowe jakieś dodatki dodawać. O, tutaj jest też koronka takich dadełek, trochę wstążka, gnieciuch, chyba old fashioned ribbon. No i chyba tyle. No a i tak jest, aha, no i sizal tam jeszcze jest, nie? No ale jest tak bardzo przestrzennie, bardzo bogato. A ja tak lubię, wiecie, ja lubię takie kartki robić. No, więc, więc to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że kartka się Wam spodobała i zobaczymy się następnym razem. Pa, pa!